Kolejne zapadlisko w Trzebini. Na głębokość około 6-7 metrów zapadła się ziemia na terenie tamtejszych ogródków działkowych. W tym samym miejscu zapadlisko pojawiło się 2 lata temu. Na miejscu był Paweł Jędrusik. Dziura, która powstała w wyniku zapadnięcia się ziemi, ma około 7 metrów głębokości i średnicę około 8-9 metrów. W wyniku zdarzenia nikomu nic się nie stało, bo ogród działkowy jest wyłączony z użytkowania decyzją wojewody małopolskiego. Niepokojący jest jednak fakt, że jest to kolejne zapadlisko z ostatniego czasu, które reaktywowało się. A to świadczy tylko o tym, że tych pustek pod ziemią jest bardzo dużo, skoro weszło kilka tysięcy metrów sześciennych materiałów wsypanego do tego zapadliska w 2021 roku z powrotem pod ziemię. Nie widzimy na cmentarzu choćby nawet uzdatniania zapowiadanego przez spółkę. Niewiele się dzieje również w innych okolicach. Faktycznie trwają badania. Z kolei powstanie zapadliska spółka restrukturyzacji kopalń argumentuje intensywnymi opadami deszczu, które wystąpiły w ostatnich dniach. Chciałbym tutaj przypomnieć, że południowa część ogródków działkowych jest wyłączona od kilku miesięcy z eksploatacji. Pod koniec lutego wspólnie z gminą i zarządem ogródków podjęto decyzję o tym, żeby zostały one z eksploatacji wyłączone z uwagi na zagrożenie występujące w tym szczególnym obszarze, czyli w rejonie Starorzecza Koziego Brodu. Na razie jednak nie wiadomo, co z samymi ogródkami działkowymi. Miasto chciałoby przenieść je gdzie indziej, ale na razie konkretów brakuje. Spółka restrukturyzacji kopalń już jakiś czas temu poinformowała, że nie zamierza uzdatniać południowej części ogródków działkowych, a to jest właśnie ten teren najbardziej zagrożony na powstawanie zapadlisk. Zresztą to zapadlisko, jakie powstało w dniu wczorajszym, jest kolejnym, jakie tam powstało. Dlatego burmistrz miasta Trzebini podjął działania w celu wskazania terenu, gdzie można by przenieść te ogródki działkowe. Myśmy zaproponowali taką działkę w bezpośrednim sąsiedztwie bloków na osiedlu Gaj. Nowe zapadlisko ma zostać zasypane jeszcze w tym tygodniu.